Znalazłem sobie takie spokojne miejsce. Tak, tego już nagrywałem, film jest. Teraz jeszcze nagram tego. Zobaczcie, on jest niewiele niższy od tego, bo ten ma 2700 litrów, ten ma 3200. Ten jest Axera. 2001 rok. A na numer tej zaraz wam pokażę. No i tak, zobaczmy od razu tutaj, jak to wygląda. Powiem wam, fajny stan. Nie najgorszy jest. Nie jest najgorszy stan. Tutaj już wzmacniane, to ja mówię, one mają jakąś wadę, że to pęka. Ale zobaczcie, to jest tylko osłona, nie? To tutaj jest szczelina, czyli to tak jakby jakaś osłona jest. Czekajcie, samochód jedzie, a tutaj wąsko. To jest tak jakby jakaś osłona tylko. No ale coś tam pęka ona. Coś tam ona pęka. I tutaj ktoś już pozmacniał. Wałek jest, ta jest z wagą. Tutaj tylko takie miejsce skorodowane. To trzeba było pewnie otworzyć. A nie, tu jest na wylot. No ale mówię, ta zaślepka jest pewnie niepotrzebna. Trzeba byłoby to zaślepkę wyrzucić, żeby to na wylot myć i to tylko zakonserwować, więc tak to dziur nie ma. Tutaj zdjąłem te osłony, tego nikt do mycia nie zdejmował, widać. Ale fajny stan jest tej akserki. Tutaj gdzieś stała tylko od tej strony, bo takie nie błyszczy się tak jak tamta. Troszeczkę bardziej wyblaknięta jest. Limiter jest, tylko że odkręciliśmy, bo by nam tutaj kolidowało. Kolidowałoby nam. I tak wystaje trochę. No ale mówię, jak mi nic nie wystaje, to znaczy, że nie jestem załadowany. Światła o dziwo są nieskorodowane i nierozwalone. Jedno, druga. Te gumeczki porwane to jest, i brudzące, kurde, tak mi ręce pobrudziły, bo ściągnąłem rękawice. Co to jest? MW pewnie 1101. Tutaj też jest lampa. Środek, jak przypinam, nagrałem to, zaraz to zmontuję, to dorzucę. Tarcze. Powiem wam, że tak, nie wiem, jakie to są tarcze. Ale z tego co wiem, to te aksery, to one mają od 18 do 36. Tutaj tarcz się nie zmienia. Tutaj ta listwa dolna też nie jest skrodowana. Znaczy, no są takie trochę oznaki. Tutaj jest to, tylko że odkręcone. Delikatny. Zobaczycie. Delikatny luz jest. Ale mówię, to są te VXR. O, tutaj jest nawet. Na tym jest. Na tym coś jest. D4M VXR. VXR to oznacza to, że są pokryte jakimś tam węglikiem, czy jakimś tam materiałem trudno ścieralnym. Wałek jest, kontroler jest, sterownik jest, waga jest. No i co jeszcze? Ten talerz też ma delikatny. Delikatny luz. No, w tej nie ma nic luzu. Tutaj mnie ktoś pytał o te tarcze. Też chyba jakieś fioletowe D4 czy coś, VXR. Nie wiem, czy to obrócę tak i zobaczymy. O. D4, MVXR, chyba takie same. A w Axisie, bo też pytaliście, to tak samo, tutaj reguluje się tym szerokość rozsiewu. A tutaj też są te VXR i tu są S6, także to nie wiem, jakie to ma szerokość rozsiewu. No i co? I tyle. No mieliśmy trochę problemów, bo ten rozsiewacz musieliśmy przesunąć bardziej tutaj, bo jak nam postawił ten, to był
to ten wystawał tutaj. I aż nam busa podniosło, więc ja mówię, nie ujechalibyśmy nawet 5 km. I musieliśmy to, wszystko było ładnie poprzepinane, podpinać. No i czas zleciał, więc jest 13. Patrzcie, jaki tu rzepak jest. Jaki tu ładny rzepak. Nawozy jakieś porozsiewane, czy nie? Czy to takie kamyczki? No, a tu jaka pszeniczka chyba. Pszeniczka ładna. Dobra, także tak to wygląda. Nie wiem, czy nie 24 nie będziemy musieli zrobić we Francji. Zaraz obmyślimy, bo i tak nam czasu nie starczy. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć. Jak tu już jestem, przypinam rozsiewacz, to wam pokażę od razu, jak wygląda w środku. Tak wygląda w środku. Tutaj też coś jakimś troszkę podmalowywał, ale ładnie jest tutaj, ładnie tu jest. Kurde, też zaczyna padać.